Tu? Co tu mamy? Po ile tutaj tak? Samiec, tak. To są różnie od 20 do od 10 do 30 zł. Do 30 zł tu mamy, te jasne tutaj tak. Po ile tutaj? I tu są perłowe jasne, to są takie do potyczkę, a ten Molemans kosztuje 30 zł samczyk, perłóweczka samica, nie, że jeszcze z ogonka niespiżona, 60 zł kosztuje. A mamy tu fajnego samczyka, masz tą kasztankę, ja mam kasztanka, samczyk, kawaler. Tak, ja mam samczyka, ale nie mam samiczki. Młodek będę potrzebował. Ale problem jest z samiczkami. Problem. A była w sobotę. Dwa dni temu miał kolega. Widzisz, no, tutaj była. No. Tutaj są opale, są białe pocztowe i są molemansy żółte. Para molemansy żółte. I te molemansiki po ile? Po 30 zł. A te pocztowe tak od do? Te pocztowe są od 20 do 30 zł. I tu mamy orzełka. No. Orzełek jest 50 zł kosztuje, a tu są nyweczki dwóch samczyków. I to one po 60 zł. Jeden do sprzedania, drugi nie. Ten jest do sprzedania, ten zostaje. Nymeczek. I tutaj ten jest kasztanek, ten hamburek jest żółty. Sam jest żółty. Sam i kosztuje? Kosztuje 50 zł. Dobra, dzięki. To panie Stanisława Gołębi, jak ktoś potrzebował. To jest namiar do kolegi. Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem ci na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2A. Organizatorami targu są wójt gminy Jedlińsk Kamień Dziewierz oraz Jedlińskie Stowarzyszenie Hodowców na czele z prezesem Mariuszem Kopyckim. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. To gołębie pana Stanisława, tu jest ładny, mówię jeszcze raz, kasztanek. To też jest taki kasztanek, jasny. I tu jest wyszwanczyk koroniaty. Panie Stanisławie, pana tutaj ten wyszwanczyk? Nie. Nie, nie słyszę. Fajny wyszwanczyk. Gdzie? Tu nie ma wyszwanca. Tu jest wyszwanc, jak? To jest koroniaty wyszwanciwy. No. Panie Stanisławie, pana ten wyszwanciwy? Nie. A, pana Kazia, słyszę was, słyszałem. Mamy garbacze pomorskie, tak mi się wydaje. Ale nie ma właściciela krymeczki. A co tam? Wsadził. Co tam, kurde? Udusi się, wsadził w głowę, kurde. Trzeba. No. Za piórami się zaparł. No. Włączyłem. Kurczę. Już. Dałem ciała akurat tutaj, bo mówię, kurczę, go wsadził w głowę do klatki i chciał się udusić. Nie włączyłem aparatu. Ta czerwona to jest magneta norymberska według mnie tutaj. To nie. Tu mamy rzeszowskie jednak tutaj. Ale nie ma właściciela, nie znam ceny. Tu mamy, proszę bardzo, winerki. Koroniate, łapciate, kosmaty. Ile takie to ty za sztuczkę? Po 4 dyszki. Po 4 dyszki, a proszę zobaczyć, jak się go prezentują. Bielutkie, zdrowiutkie, stoją na baczność. Jak... To są staropolskie, po 40 zł za sztukę. A takie perłowki to są parzyste, to jest para czy nie? Nie, dwie samiczki. Samiczki, takie samiczki? Po 50. Po 50 zł. Proszę bardzo zobaczyć, jakie samiczki się prezentują. Po 50 zł, tylko po 50 zł. Bielutkie. Tu mam takie widymki, proszę bardzo, te widymki czerwone, ile parka? 70 zł, wyszwanczyki? 30 zł parka, tak? Czy za sztukę parka? I mamy tutaj wywrotka siwego, te wywrotki są rzadko spotykane, te siwe. Co to jest, kawaler czy kawalerka? Samczyk, ten siwy, ten wywrotek, co to? I kosztuje? I wiedeńskie siwy też rzadko spotykane, to jest parka parzysta? Tak. Ile taka parka? Stówka parka, takie wiedeńskie mamy, proszę bardzo. Takie gołębie mają bardzo ładne gołębie w Jedlińsku. A to jest chyba tak, latulec. Nie, to jest wyszłan siwy. O, fajny ten wyszłanczyk. Wyszłan, dobrze mówię? Nie. Wiedziałem, jak się nazywa. Ja myślałem, że to jest też... Takie garłaczy, ile taka parka garłaczy? Po stówce sztuka. Po stówce sztuka, proszę bardzo. Jakie gołębki wesolutkie. Nie patrzą, że jest rano, tylko już proszę bardzo, grucha. Po stówce te garłacze pomorskie. To jest parka parzysta, czy nie? Tych jest para. Paraka. I tamte trzy samice. To są samiczki, bo ktoś potrzebował takie samiczki. Piszemy w komentarzach w której minucie, po stówce cena wyjściowa. A tu parka parzysta, znaczy samic samiczką, zbawiane. Ile kosztują? 2,5 stówy zapłaty te para. 2,5 stówy, dzięki bardzo. Te jaśniaczki to po ile tutaj? Podyszku kolega mówi, ale te widymki to już nie są podyszku. Po ile? Po dwie dyszki. Karierki to ile? To jest parka parzysta? Para parzysta. Para parzysta, ile ona kosztuje? 220, tu mamy karierki czarne i kosztują?
tak samo. 220, tu mam rzeszowskie te żółte i kosztują one? Przepraszam? 130. Tu mam mordawczaka, ten tutaj właśnie grochowy, znaczy nie grochowy, tylko on jest ciemny taki. Wiedziałem, gdzie zwa. I tutaj te pocztowe, tak? Od 20 do 30. Od 20 do 30. Tu mam rzeszowskiego samczyk, samiczka? Samiczka. Ale ładnie ubarwiona. Proszę, i bardzo, jakiej niespotykana barwa. Ile to samiczka? 80 zł. Tu mamy bagnetę norymberską. Samczyk? Tak, samczyk. Jeden i ten drugi. Kosztują te tak samo, te samczyki też po ile? Po 80 zł. Po 80 zł. Dobrze, na razie. Tutaj te jaśniaczki po ile? Trzydyszki. Tiplerki to parzyste są, żółty z czarnym. Ile takie tiplerki? Trzydyszki. Proszę bardzo, jakie mamy widymki. Jakie ubarwione, kolor żółty. I powie te widymki tak za sztukę. Po piętnachu, proszę bardzo, takie widymki. Widać, jak gołem się prezentują, takie żyleteczki zdrowe. I te tiplerki czarne też po piętnachu? Tak. I budapeszka tu jest żółta. Jest, tak. I co ta budapeszka, samiczka? Widyszki, tak. Widyszki. Dobra. To te jaśniaczki nie ma właściciela. Widymki czerwone. Dobrze, dobrze. To są, dzisiaj mamy sporo widymków. Czerwone, koroniate jaśniaczki, co u nas się pytają. Samczyki te czerwone. I po ile, tak? Nie wiem, po 4 chyba. Nie ma, a koroniate też są fajne tutaj. Takie jaśniaczki. O, tu jest fajny białogon, widzę. Pawik. Fajny ten białogon jest. Czy to jest? Nie wiadomo. Wyloty to są. A ten wylocik, no ale fajny jest. Ile ten wylocik? Ile taka parka? 60 zł. Ten sereczek, co to kosztuje? 150 zł. Samiczka 150 zł. Ta po stówce to jasne, nie? Czy więcej? Oto to tutaj takie te brwiste. Nie, to 50. 50 zł. Czyli po 50 zł tutaj, ale mamy tutaj, bo takie są smolne, widzę. A tutaj jest 80 zł. 80 zł, ta samiczka 80 zł. A ten bocian warszawski, ten połowy, co to jest? Samczyk. I on kosztuje? 5 dych. Tam mamy deresza. Deresz, co tam jest? Samczyk. Też kosztuje ile? 45. Dzięki bardzo za informację. Jeszcze raz. To nie ma tych bocianków, proszę bardzo. Bocianki, jak się prezentują. Widzę, parka jest też winerów tu kosmatych, łapciatych, ale nie znam ceny, bo nie ma kolegi. Nie wiadomo tutaj po ile co. Nie wiadomo. Bocianki bardzo fajne są i winerki tak samo widzę. Naprawdę biurutynki, szyjki. Trzymałem bardzo ładne gołębie. Jest dzisiaj też duży targ w Wiedlińsku. Mamy pawiki indyjskie, one kosztują? 80 zł. Mam krymeczkę kibiałostocki, tylko parka. 400 zł, proszę bardzo. Jak się krymeczki, na krótki dzióbka 400 zł. To mamy wywrotki mazurskie i one kosztują parka, parzysta, kosztują ile? 400 zł, a ten to jest wiedeński chyba, tak? Wiedeński, taki młodziaczek, uchował się, dobrze, ile kosztuje? 70. Tu mam też wywrotki, on też kosztują ze 400 chyba, bo też na krótkich dzióbkach, nie? 350, to jest to mniej. I te kremeczki? Też 400 zł. I te winerki też za 300, nie? Czy ile? Ile? 200 zł, tutaj przeholowałem trochę. Ale to 200 zł, kolega mówi. Parka parzysta, tak? Cześć kolego, dzień dobry. To masz takie żyletki, pasiacze, skarpiaczki, poli za sztukę. Co? To należy, karpiak 5 dych, pasiaczek 2 dych. 2 dychy, proszę bardzo, jak pasiaczek wojownik. Jak walczy samiczka, chyba ten pasiaczek, czy samczyk? Chyba samica będzie. Ile takie pawiki? Tak. Pawiki mamy po 25 zł za sztuczkę. A tutaj te żałobniki, tak po ile? Po 20. Dlatego. Tu mniej więcej od 10 zł w górę. Pocztowe. Też pawiki. Po 20 zł za sztuczkę. O, tu jest fajny tutaj. Ta białogonka, co tam już kosztuje? No wylot. Wylot, samczyk. Trzydyszki. Widymek. Samiczka. I kosztuje? Kupiona. Kupiona, zakupiona samiczka. Fajna samiczka. A ten budapeszcik miedziany? To też trzydyszki. Też trzydyszki. A to też szła nieoznakową na barak ten pasiaczek? Tak. Ile ten pasiaczek? Samczyk, nie? Samczyk. Tam w dół się i kosztuje? Też trzydyszki. Też trzydyszki. Takie młodziaczki to ile te pocztowe? Po 10 zł. A te pocztowe? To jest samiczka 20, 50 samczyk. 50 samczyk ten kosztuje, to samiczka 20 zł. Dziękuję. Ten widymek, co on kosztuje, samczyk?
Samczyk. I on kosztuje? 50 zł. A to jest ta sroczka? Sroczka łowicka 70. 70 zł. Proszę bardzo, jak głębie się tutaj prezentują. Ten to jest garbacz, tak? Tak. I on kosztuje? 50. 50. Budapeszczy po ile? Po 20. Po 20 zł, ale ładne Budapeszczy. Proszę bardzo, ten wianeczek. Ale tu mamy widymki łódzkie na białych ogonach tutaj, tak? Tak. I po ile te widymki? Po 30. Po 30 zł. Zapraszamy do Jedlińska. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę. Dostał suwa z wąkiem, aby ci nic nie ominęło. Gołębie stoją jak na baczność, jak żyletki, jak w wojsku, kurczę. Wiesz, ja tu muszę jechać. Lajwinerek tu jest, sroczki są, deresz. Dobra. Są sroczki, parka parzysta i wywrotki chyba też jest para, ale nie ma tutaj właściciela. Tu mamy krakowski, czarny, tak. To jest parka parzysta. Tak, 9 dyszek. 9 dyszek. Tak. Drierki. Inaczej beberliński. Berlinki, inaczej drierki. 7 dyszek. 7 dyszek, parka parzysta, tak? Tak, tak. Nywki tak samo, 7 dyszek. 7 dyszek za parkę takich nyweczek. Winerek 7 dyszek. Proszę bardzo, winerek jaki bielutki jest. Łapciate kosmaty. 70 zł. Zapraszamy do kolegi. A ten poluszek taki graniasty, fajny, 15 zł. Właśnie. Fajny, nie? Ładny taki. Taki, tak na baczność. A to białe, to co to jest to pocztowe, to białe? Tutaj? A, ten to samczyk, to ten dwie dychy. 20 zł. Dzisiaj mamy spory tak w Jedlińsku. Hodowcy dopisali, gołębie są ładne, ceny też do uzgodnienia z kolegami, także można kupować. Proszę bardzo, takie wyleciaczki, po ile mniej więcej? Po 4 dyszki, proszę bardzo. Smolne, krótkie, małe, proszę bardzo, jak się gołębie prezentują. Bliższe właśnie widać skupki właśnie smolne. I proszę zobaczyć, jak się gołębie prezentują w ogóle. Ale to od razu widać, jak widać. Zdrowiutki, no. Po 4 dyszki zapraszamy do kolegi. Dziękuję wszystkim za polubienie kanału, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Te Budapeszczy to nie wiesz po ile, tamten to drogi chłopiec chyba ten, konciaty. Po stówce chciałbym. Po stówce chyba, tak, bo to są, mówię, te konciate węgierskie. Ja też nie znam na Budapeszcie. Ja wiem, to jest krzyżaczek, o, odwrócił się, to jak krzyżaczka, samica chyba. Krzyżaczka, no. Też kosztuje ze 3 dychy chyba, nie? Tak, ze 3 dychy. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Jedlińsku, nasze hobby i naszą pasję. Budapeszczy jak się prezentują. Tu mamy wyszwanczyki młode. Proszę bardzo, i bociany, ale nie znam ceny.